Hej, Luza, witajcie w kolejnym odcinku GTA 4 The Lost Daemon, gdzie podjechaliśmy do tego znacznika, który jednak się okazał postacią poboczną, czy raczej przypadkową. No bo wcześniej cały czas mi się wyświetlało, jak możecie to uznać, czy raczej zobaczyć z poprzedniego odcinka, że cały czas mi się świeciło na biało. Podjechałem, zrobiło się na niebiesko, ale dobra, zobaczmy, o co chodzi. Zaraz, tu nie jestem prawnik? Chyba ja. Who are you? Dave! Dave Grossman! I'm a friend of Billy's. We met at the clubhouse. Friend of Billy's, huh? Well, good luck with that. Well, hey, I haven't seen him for a long time. But hey, hold on, man. I need a favor. What? What am I, the Midlife Crisis Association? Oh, look, I'm desperate, man. Take my watch, take my Fleece, take anything, man. I'm fucking desperate. I'm dying here. Why is that? I'm being blackmailed by my secretary. She's saying I touched her. And I didn't do anything! She ruined my life, I didn't do anything. That's unlucky, man. Look, it'll break my daughter's heart. She's saying that I looked at her tits, and because I did that, I suppressed her. She is a fucking moron, but my wife is not a kind woman. She'll get one whiff of this. One whiff, and she'll rip my life to shreds. I'm a lawyer, and I'm getting ass-raped by the law! Can you imagine what that feels like? Mercifully not. Look, all I need for you is to intimidate her lawyer. Just make him get her to back down, man. So you want me to go put the fear of the Lord in a lawyer? And you're gonna pay me for it? Shit, Dave, why didn't you say so in the first place? Solid, man. Czyli będziemy straszyć. Podaj się do znaleźć prawnika. Dobra, no to jedziemy tam z rututu. Jeden minus taki, iż niestety, ale to jest no misja poboczna, czy raczej w ogóle akcja poboczna, co w ogóle nie związana z misją, no ale skąd mogłem wiedzieć? Byłem przekonany, że to jest jakaś część misji, no bo kurde, znacznik gościa jakiejś postaci wyznaczony cały czas na mapie, no to mnie dręczyło. W sumie w poprzednim odcinku miałem sprawdzić, ale że tam czas i trochę inaczej z misjami poszło, więc uznałem, że jednak zrobię w tym. Więc nie chciałem tego tam jakoś olać, prawnik ucieka, goń go i zastraszyć go mam. Dobra. Bo jak zastraszyć? Kurde, jak ucieka, co on robi? Popie, ty nie umiesz autem jeździć. Czekaj, jak go tu by... Porozmawiam z prawnikiem. O! Jeden strzał wystarczy. You better have a good lawyer, pal. Yeah? Well, in my books, the only good lawyer is a dead one. Okay? Put the brakes on your case against Dave Grossman or you'll be one good fucking lawyer, dude. Okay. I know when I'm beat, okay? Chill out, will ya? Okay. No tak, jasne, zapisz. Aha, czyli to tyle wygląda. W sumie nie wiedziałem, myślałem, że będzie w ogóle dłuższa ta misja, czy co to ten, ale dobra, jest krótsza, okej. Okay. To do najbliższej postaci naszej akcji jedziemy do Elizabety. Dobra, ona nie jest w sumie najbliższa, ale wydaje mi się, że będzie konkrecik, sam jestem ciekaw, co tam się stanie. Oczywiście znowu musiał opadać. A zanim tam dojedziemy, to jeszcze przypomnę, że jeśli jesteś nowy na kanale, to daj suba. Oczywiście zostaw też łapkę w górę, by jednak zostawić jakąś motywację, ślad po sobie. Komentarz też możesz walnąć. A my ruszajmy. I tak, nie wiem, czy ja w przyszłości to zrobię, bądź nie. Bo niestety, ale nagrywam te wszystkie odcinki na zapas. Więc nie jestem w stanie potem, wiecie, oceniać, co się dzieje w poprzednich, czy są jakieś akcje, w sensie, no czy macie jakieś do mnie wąty i tak dalej. Bardziej chcę tutaj wpomknąć chyba na trzeci odcinek, czy coś, gdzie rzekomo narzekałem na to, że hej, nie było polskich napisów, ale jednak były, bo powtórzyłem tą misję, udało mi się naprawić, mam teraz pełną, spolszczoną wersję gry. Udało mi się ściągnąć nowe spolszczenie, które jest bardziej jakoś tam poukładane. Więc można powiedzieć, że po prostu znowiłem tą misję i wkleiłem tą scenę, gdzie po prostu nie było polskich napisów. A że tam były te inne, znaczy inne sceny, gdzie po prostu mówiłem, że nie było napisów i tak dalej. I o co, come on, to po prostu dlatego. Nie umiałem tego jakokolwiek, no wiecie, usunąć, nie chciałem zbytnio tam przerywać i tak dalej. Więc uznałem, dobra, niech to już tak zostanie. Niech to już tak będzie, po prostu najwyżej się będę tłumaczyć. No bo z drugiej strony, no dobra, mogłem dać tam tą misję z tymi bez napisów, ale jednak uznałem, że hej, skoro już to nagrałem, skoro już nagrałem tą poprawkę, no to chyba przydałoby się tam dać. Okej, skoro gra mi nakazuje, czy raczej sprawiła, iż jadę chodnikiem, to jadę chodnikiem, przynajmniej korków nie będę mieć. Może się nie wpiznę, któryś z tych rowów nie polecę w dal. I tak zauważyłem kolejną wkurzającą rzecz, że nawet w tych wersjach gry ta woda dalej ma jakiś problem z teksturami. Naprawdę.
Najśmieszniejsze jest to, że ilekroć próbuję to resetować, okej, jest, przez chwilę, ale ino się pojawi jakaś najbliższa scenka filmu czy cokolwiek, od razu ona się wyłącza. Nie wiem, czy to jest spowodowane, że jest na dysku, który ledwo zipie, czy coś jest nie tak, jest po prostu. Nie wiem. To jest bardzo ciekawe, co mi tak zastanawia od dłuższego czasu, ale dobra, dojechaliśmy do Elizabety, więc koniec tego nącenia, narzekania. Wow, yeah. W sumie trochę głupio z tą trawą tu jest. Ale wiadomo, to już silnik gry taki, dobra. Nieważne, koniec narzekania, misja, akcja. You know, Chico, hold up. Where do you think you're going, man? You gotta hold up, Daddy, here. I'm talking to you, all right? Back off of him, you stupid shit. Can't you tell the difference between a narc and one of my upstanding business associates? I'm sorry about Andreas here. It's impossible to find good help in this city. Don't worry about it. Hey, yo. What up, Johnny boy? What up? Talk to your girl. Let's make it happen, Cap. I didn't think you lost bikers got down with peoples like Mark here. Then with their sports bike, you with your choppers. Looking at the two of you, don't make no sense to me. It's a crazy city. Well, this is crazy times, Liz. There's a recession going on. And in this troubling economic climate, you gotta make compromises. Mark here is my compromise. Hey, yo, fuck you, clown. You can compromise these nuts. Give me some. These ain't probably dimes for us. Yeah. People always gonna want what we got to sell. Hell, they gonna want even more products when they lose their jobs and ain't got nothing else. Okay, I guess all we gotta worry about is the cops taking us down there. True that, Cat. Hey, yo, E, let them know what it is. You gotta take some thieving, snitching motherfuckers and show them I'm a bitch. But I ain't they fucking bitch, okay? They bribed the guard on the Eastboro Bridge to let them through without checking their law, right? You guys is gonna go down there and tear them apart. Entiende? It is. Now get the fuck out of here! Yeah. Yeah. Right. Okay, ma. Avanza, cabrone. ¿Qué? Chuis, go. What? Fucking parade. Trame una criada, Andreas! Watch your mouth, son. Make yourself useful and clean this shit up! Okay, okay, but you know what? I'm gonna need some rubber gloves. I'm gonna be honest, okay? Because I got a skin condition. I think we better take a cage on this run. Dude, can one of your people bring the bags around? Handle this, Johnny. Czemu ja mam prowadzić? Zawsze ja muszę. Jedźmy na most, dobra. I do punktu odbioru opa, dobra, no to jedziemy. Jim coś napisał. Ale jeśli kiedykolwiek przyjmę pomocy. Aha! No tak, bo tu jest ta akcja, że przecież podczas misji możemy wezwać posiłek. Ej, spróbujmy to nawet! Nie wiem dokładnie co tam się stanie. Dobra, mamy do Jima chyba, nie? Nie wiem, Jim to jest z bronią. Stup? Nie, stup to był lele. Dobra, czekajcie. Chcę to ogarnąć. Agnes, nie, szli, nie. Może klej? Ja, klej, wsparcie, motocykle, pomoc, dobra. Weźmy wsparcie, zobaczmy czy się uda. Pewnie im przerwie rozmowę, trudno. Oż ty cholero. Nie ma połączenia, dobra. O, tutaj mamy być. I co? I'm gonna take care of this. We're gonna get through this. You gotta be kidding. What's the problem? You're holding traffic up. What's the problem? Hey, we're kind of in a rush here, okay? Listen to me, man. You gotta get out of the way. You're holding up traffic. What's the problem here? Okay. Hey, would you just let us through? Look, you don't got exact change. You're not going through. Those are the rules. I don't make them, but I stick to them. So just turn around and head back. Look, I will come back with all the exact change that you need. All right? Just let us through, please. You gonna pay my bills and put food on the table? Hey, turn around hey, now. Look, I got some change right here. Come on, let's get this shit moving. All right, this one's on us. Now move your ass. Thanks, guys. You're doing great, honey. It's okay. Just all right, now let's do this. Tak, to się załatwia, kurde, teraz czekamy, aż furgonetka przyjedzie. Ten tam stoi, na pewno nikt cię nie zauważy, kolej, na pewno nikt się nie skapnie, że jesteś nie tego, że masz inny mundurek, że jest z tobą coś w ogóle mam inną broń, ty. Dobra, jadą, cicho, pełne skupienie. Jasne, obstawa jak nic. Koreczek. Bez pytania, kurde, takim grakorem tyle ludzi. Ta.
ty, że nas nie zauważył, nie? Że nie zauważył, że coś tu jest nie tego, za ten się jeszcze na mnie patrzał. Can't trust this president for sure, and you know you can't even trust this money. Are you really wasting my time like this? Come on! Keep... Materia w takim momencie musiała się wyłączyć. Dobra, ty już nie puszczamy, no. You gonna make me lose my mind! I cyk! Co to jest ta broń, kurde? Co to za dziwaczna pukawka? Czy ja swojego poszczeliłem? Chyba tak. Nie, wiesz co, kurde, weź mi, o! Ta już jest zdecydowanie dużo lepsza. Myk, headshot, nie ma. Tam w ogóle kierowca. Ostry. Taki z ciebie kozak, no to już ma, dobra. A może coś lepszego, dobra, ten nie, jednak nie. Same jakieś takie lewy, dobra. Wychodzimy stąd, robimy rozróbę. Ty, bo jeszcze po tej stronie ci nas atakują. A ja mówię, co mi tak życie ubywa. No to my, kurde, trzeba się jakoś schować. Tutaj, stamtąd, chyba z każdej strony. Pyk, nie mam was, to jest... Oż ty, taki z ciebie, tak? Tamten też idzie, dobra. Tu jeszcze gdzieś jeden. Gdzie się chowasz? A tu się chowasz! No, to cię znalazłem, kolego. Już cię nie ma. Mam zbliżenie. Pyk. Wiesz co? Mam tu zabawkę, która mi się chyba przyda teraz. Myk, cukierek leci! Myk, cukierek! Dziękuję. Tam jeszcze kolejni. Myk, łapcie cukierki. Na święta porozdaję. Deshaun! Szlak. Cover, man. I'm cool. Jeszcze dwóch żyje, ale co ja mam te auto zabrać czy co? Ja muszę jeszcze tych dwóch. Gień! Bo ci pomogę. Gień! Dupala, ile ty tam jeszcze zmieścisz pocisków? Pojebny zadek. Tu jest jeszcze jeden. A bym tak ładnie w łebek ci zaraz szczelił. No i pokaż, dawaj. Myk, nie ma cię, dobra. Mam chyba wsiadać teraz do auta. W ogóle miałem wsiąść do auta, dobra. Nie chcę podnosić broni. Chcę wsiąść do tego auta. Kurde, ale czerwone w środku, wow, dobra. Co dalej? Garnij tego, dobra, czekaj. Ty, bo chyba mamy amigo problem. No chodź tu! Szybko! Jak zacznę strzelać, to wie, będzie przesrane. Dobra, chyba muszę wycofać, bo zwłoki mnie blokują, kurde, dobra. I myk odblokowany. Ty, w ogóle policja przestała mnie gonić. Okej, to było dość ciekawe. Nagle mnie olali. To nie fair. Well, Malcolm, it's your crew. The Uptown Riders. Are you a motorcycle club like us? The Angels of Death? I don't know. I mean, we ride bikes, and we ride them hard, but the thing is, we don't wear fancy dresses or do pinky finger shakes or anything like that, so I ain't sure what that makes us. We're adults here, Malcolm. Allegedly, Johnny boy, allegedly. So let's not let this descend into an argument about the merits of good American machinery versus foreign plastic fantastic crap. Or why you guys look like rejects from a bondage club. Or why you guys dress like the Republican Space Rangers. Ouch! Anyway, what I'm asking is, what's the deal with this music you put out, the branded clothing and shit? Just part of our vibe, man. Roll with it. The vibe? Yeah, man. The vibe. It's how we do. You know, we're a complete subculture. Like you guys used to be back in about what? A tu miałem jechać, kurde. Megoręczny. Zaczytałem się, tak. Zacząłem to czytać. I trochę mnie poniosło. Dobrze jadę, dobrze. A, do tych garaży. Okej. I cyk. O, nie wyrobiłem. Ale jestem. Woo! Well now, that's a fine little nest egg to get us through a low point in these here global markets, baby. Sure, Mal. I'm just hoping you, me and Liz can stay out of jail long enough to enjoy it later on. Czy ja tu słyszałem jakiegoś graka, który nie umiał odpalić? Nie wiem, ale misja zaliczona, że auto mamy w pobliżu. A ty skubany, nie możemy go wziąć, kurde. A chciałem nim sobie pojechać. Johnny, did you get rid of that stupid bike of yours and drive my van for me? Yeah, I did, and it handled like a piece of shit. I dumped it in the lockup you mentioned, if you're interested. Not in the van, baby. But maybe I'm interested in what's in the back of it. I'll send Andreas to check it out. See you soon.
Dobra, ale nie znam, że mamy swój motorek, który pojawił się nie wiadomo skąd, po prostu się zrespił. Tam coś leży. Johnny, zawracamy, tam coś leży. Oby było coś wartościowego. Kamizelka na przykład, bo mało HP. Nóż? Tam. Gielać nóż, broń lepsza. Przecież chleb można bronią też pokroić i to jeszcze na mniejsze kawałki. Dobra, pojedziemy do jakiegoś burger shota, bo przecież hello, takich HP nie można robić misji. Znaczy można, ale to by się tam kurde ryzykował. Znając moje szczęście i tak polegnę. Elżabetta dzwoni, co byś tu chciała? No ja prosiłam ją o numer firmy taksówkarskiej, gdzie właśnie Belling Enterprise, a numer tu. O! Czekaj. Ja prosiła mnie o rozesłanie numeru. Ty, nie, może możemy u nich zamawiać ten numer to, czekaj, da się to w ogóle? Nie, czekaj, powrót. Nie ten przycisk, tu powrót. Numer dość prosty, nie? 5, 5, 5 i 4, 2. Kurde, czemu mi się mylą te przyciski? Spróbujmy. 5, 5, 5. Raz, 2, 3, 4. Powiem, że się połączy. O! Coś tu się stanęło! Zepsułem grę! Wiedziałem! Roman cepie! Serio! Gra mi się wyłączyła, doprawdy? 2 razy mi się wyłączyła ta gra. Numer do tej firmy taksówkarskiej Romana i Nika jest zniszczony! Do kita do dupy! Po prostu, kurde, nie wiem, według mnie to jest jakiś troll, czy... Albo mam coś nie tak z grą, albo z plikami gry. Ale według mnie to jest idealny numer, jak chce się bardzo szybko wyłączyć grę. Naprawdę, wystarczy wpisać, niby zadzwonić, poczekać 3 sekundy, gra się całkowicie wyłącza. Nie ma problemu. Chcesz szybko wyjść z gry? Nie musisz wchodzić w menu, zadzwoń do Romana, do jego firmy taksówkarskiej i będziesz mieć załatwione wyłączenie gry w mgnieniu oka, dobra. Więc skoro już tu podjechałem, no to już jedźmy do tej Elizabety, zobaczmy co ona znowu będzie chciała od nas zmienić. Mam nadzieję, że nic znowu co mi wyłączy tą grę. No, I can't... Yeah, speak up! I can't hear what you're saying. Easy. Oh, it's you! One second. No, espera un momento, chica. No, all you gotta do is walk through customs and you're home free. Está bien. Yeah, I'll see you soon. Hey, don't worry about my friend Johnny, huh? He's ugly, but he don't bite. Andreas! Hey. Andreas! Hey. Why do I pay you to protect me when you don't do nothing? I was in the kitchen, I was doing the thing. I don't want no fucking excuses! Get the fuck back in the kitchen! Pero, okay, don't okay, don't. Jesus! Hey, Johnny boy! What's up? You had a good time the other day with those boys, huh? Men and their motorcycles? Sure. Why we need to hit that convoy so hard? You know, all these bodies can't be good for your business. You don't think I could survive out here if I wasn't dropping some people? I'm the big boss! Okay. People gonna love you, but they're gonna hate you even more, right? Now you're starting to sound like Billy. They're gonna hate you because you're a woman in this macho fucking world. They're gonna hate you because you're from the island. Stupid people think Latinos ain't worth shit in this town. When you're the big boss, and you me, these bodies gotta come with it. Okay. I came up from a rough background. Man tried to turn me out when I was 14 years old. I fed him his balls. I'm just saying you should limit your casualties. When I ended that fucker, I got a reputation in PR. No man touched me after that. Now, I ain't saying all men are bad. Would have married 3 of them if I thought that, right? All right. Let's do this, Liz. Okay. Go get my girl, Martha. She just came in on the Adios flight from PR. You think this place look okay? It's so hard to get it nice again once the assholes have their party. Yeah, it's fine. Yeah? Yeah, she'll love it. Okay.
where? Andreas! Si. You fucking missed a spot! I missed a spot, no. Come drop these pillows and get that spot off my couch! Ochroniarz ma przesrane i to zdrowo, a my jedziemy na lotnisko, kurde. Jedna z chyba z najłatwiejszych misji, no aczkolwiek, to jest GTA, więc prawdopodobnie znowu coś nas będzie gonić, czy co, Jim znowu dzwoni? Co ty chcesz? Jakoś wykorzystać fakt, że jesteś przywódcą klubu. Wezmij Timiego Pea, żeby rzucić tu ci głowy. Do Timiego, tak? Powiadasz, czekaj. Do Timiego, tak? Jim, Ashley, Ennis. Play? Na losania dzwoniłem i mi nie chciał pomóc. Co, że teraz? Próbujmy. Pewnie znowu będzie zajęte. Clay, man, you and Terry want to ride with me? If the chapter president wants backup, that's what he'll get. Clay, Terry są w drodze do ciebie. Ikony te na radarze wskazują ich położenie. Fajnie. Jadą już za mną. Ciekawe, czy też zapłacą? Nie! Po prostu z buta barierkę. Dobra, chłopak, gdzieś ty tam wpadł, chłopie. Jedź porządnie. Jeden się poświęcił, no trudno. Się zrespi. W ogóle fajnie są oznaczeni, T i C. Ja wiem, to jest głupie, bo jedziemy tylko odebrać i przywieźć jakąś tam znajomą tej Elizabety. Ale prawdę mówiąc, a chłopaki niech się przejadą, pewnie siedzieli, pili, im się nudziło. Ja ta przynajmniej miałbym mieć przejażdżkę, ja przynajmniej zobaczyłem, że wreszcie to działa. Ciekawe, czy mu wcześniej działo, bo co? Bo za późno zadzwonię, byłem za blisko punktu? Ło, jaki ślisk. Demet. Cholerka. Chłopaki, gdzie jesteście? Mieliście za mną jechać, a nie kurde się szlajać, włóczyć. Gorąco, że przynajmniej wiedzą, gdzie jest moje położenie, nie? Zaczekaj, chłopaki się zgubili. Musisz poczekać, aż do ciebie dojadą, albo zawróć, jeź po nich, bo nie wiedzą, gdzie jesteś. No to by mnie chyba na serio wkurzyło fez, nie? To przynajmniej nieważne, gdzie bym zapinkalał, oni przynajmniej wiedzą, gdzie jestem. Trochę też niebezpieczne, taki GPS w tyłku. No ale co zrobi? Jeden plus, jeden minus. No i jeszcze ostatnia prosta i będziemy na lotnisku, a ci w ogóle gdzieś tam. No dla nich takie drogi są chyba skomplikowane, skoro chyba się ciągle obijają. Mechanika botu chyba jest tutaj dość skomplikowana, albo sobie nie ogarnia z trasami, która powinna mieć w pamięci w małym palcu. Jadą oni czy nie? Dobra, co ja się nimi przejmuję? Jak będą, to będą. Pewnie będzie kacenka, to się zrespią za mną od razu. No my jedźmy po obie. Mam nadzieję, że kubita nie boi się motorów. Bo dziko jeździmy. Ujej, jak mnie krawężnik wysadził na boki. Dobra. I cyk, kurde, ile policji. Dobra, nieważne. O, tam jeszcze tajniaki byli. Déjame, suéltame. What? Yo no tengo perico, tú no entiendes. Yo solamente vine aquí para ver el statue de happiness. Habla inglés, huh? Habla inglés. Suck American penis when you get into holding. Liberty Swingers, good team, eh? Wow. Drug mule skanks ain't usually this cute. This is gonna be fun. Hey, yo, Mompy. Yo. I don't know about you, but the America I believe in doesn't deport hard-working young girls like this one. Yeah, well, the only thing this girl works hard at is swallowing bags of coke, and in a minute, blowing me. So, sir... Oh, yeah. Hey, hold on. Your name Marta? Si, si. Come on with me. Come on, keep your head down. Mówiłem, że nie może być spokojnie. Jednak dobrze, że wezwałem swoich chłopaków. Łocie, panie, pączek, padaj. Ile ich tam jest? Dobra, ja ich mam wszystkich tutaj ponokautować, tak? Chyba tak. Chłopaki, ale nie umierajcie. Gdzie ja tam w ogóle strzelam? Pączek, precz mi od nich. Czemu jest złotą dziwną pukawką robisz? Pistolet jest tu dużo lepszy. My przynajmniej lepiej mi trafi. Czy on jest samo ten? Ty no? Dobra, pistolet jest dużo lepszy. Większa, lepsza celność. Nie, tam u góry, won mi. No won. Ja ci dam z nieba atakować ludzi. Uda mi się w ogóle tego pilota zjechać? A teraz się piętno na tyłu. Tak! Poszło z dymem! I piz, nie ma was kolanami, kurde, łokcia nie ma. Jednak trzeba się ich wszystkich pozbyć. To na hardcora, bez pokrywy. Dajesz? To się jakiś chowa?
Czyżbyś dostał zadyszki, grubasie? No raczej nie, dobra, czekaj. O, mój moto tu jest, dobra. Gdzie oni jeszcze są? Gdzieście się schowali? Pokażcie się, a tu jesteś, mam cię, znalazłem. Gdzieś tu jeszcze jeden. Oddawajcie mi FPS-y, dranie! Oddawaj FPS-y! Jeszcze jeden gdzieś tutaj, grubasek. Na serio, tajniaku, musiałeś się za złotówą chować? Ty nie masz serca! Idź po Martę. Przyjedź, po co jechać, ja mogę iść. Dobra, no, gdzie ona jest? Aha, tu jest, dobra. Zgub policję, dobra, skakuj na moją dziką maszynę. Mam nadzieję, że się nie wystraszy. Chłopaki, spinkalamy! Jebio! Trzy gwiazdki! Plus lotnisko! Po prostu pięknie! Dobra, powiedzmy, pojedziemy na hardcora! Ojcie, Dave! Ty, jak ona to zrobiła! Jak ona to zrobiła? Chłopaki, wsiadaj na motor, co wy robicie? Aha, osłania się mnie, dobra, fajnie, fajnie, bo jestem prezesem, dobra, chrońcie swojego prezesa! Dobra, teraz wsiadaj na motor, spinkalamy, żeby nie wiedzieli, gdzie jesteśmy. Przez tekstury prawie się nie zmieściłem. Jak tu pojechać, by mnie nie znaleźli? Miejmy wszystko na razie, okej. O nie, coś czuję, że to ślepa uliczka. A jednak nie, ty patrzcie, lesy, floresy jednak pomagają. O, i pod górkę. Cię dym. Powiedz, że chociaż rozwaliłem ten durny płot. Tak przygazowałem, że aż... A, to się wpakowałem. Johnny, jeszcze raz! Dobra, dobra, dobra. Jedziemy na obkoło, to nie ma sensu. Za dużo zabawy. A, te zwany mnie gonią. No, amigo. Gdzieś tu musi być wolna ta... O, tu się wjedziemy. Nie wjeżdżajcie mi zzad. Rozumiem pilnować szefa, ale bez przesady. Dajcie mi trochę prywatności, chłopaki. Gdzie ja wjechałem? Ja to zawsze się muszę gdzieś pierdzielić. Dobra, zrobię jak ty, o. Pomogło. Dobra. Mówiłem, że laska będzie mieć, kurde, piękną jazdę. Jak to dobrze, że się nie boi. Dobra. Pączki z lewej, zaraz z prawej. Ciśniemy prosto, nie ma bata. Może nas nie przejadą, nie. A, prawie, dobra. Trochę mi się uliczki pomyliły, ale dobra, czy tędy? Nie, tędy bym wjechał. Czy mi się wydaje, że ta policja jedzie bez sygnału? Nie no, jedzie chyba na sygnale, nie wiem, dobra. Señorita, spokojnita, ja tu zaraz i zgubita. Zaraz, gubita, nie będzie problemita. Chodźcie, chłopaki, uciekamy, helikopter, cholera, znowu mnie śledzi. Paparazzi gonią, tackie skubany. Ja wam nie dam. Zdjęcie cenna rzecz, ale nie teraz. Myk prawie w drzewo. Czy ja coś mówiłem? Nie, dobra. Czemu ja jestem ciągle w punkcie? Punkcie tego, no. Kulminacji. Ona znowu coś tam narzeka. Dobra, cio, señorita. Zaraz ich zgubimy, będzie wszystko okej. Chyba. Myk, trzeba było na cmentarz skręcać. Kurde, zbany tam są. Dobra, do lasu, czy do parku, cokolwiek to jest. Na pewno będzie lepsze niż tam. Zauważył? Nie. Przejedziemy sobie obok. Ty, to w ogóle jakiś baseno jest. Kurde, nie zawadzaj mi, chłopie. Pomagaj, ale nie zawadzaj. Lek. No! Zgubiliśmy ich pięknie. Damy radę wrócić? Chyba tak, możemy tamtędy pojechać. Być może będzie szybciej. Ty w ogóle jest tylko... Czemu jest znaczek T? Co się stało z znaczkiem C? Czyżby zgona doznał? O! Przeze mnie ktoś umarł. Dobra, już po chłopaku nie będę dzwonić. Los políticos lascivos, la delincuencia armada, la ciudad más ensimismada del mundo. Sí, Liberty City. Liberty City, very good. You learned good. I mean, you're learning very well. Usted no es exactamente lo que esperaba, señor Johnny. ¿Y ahora vamos al hotel de cinco estrellas? Czemu ten GPS mi każe ciągle gdzieś tam jechać? Dobra, chłopie, czy ja się mogę odwołać? No bo dobra, wyjedź ze mną, bo nie wiadomo. A, cię nażrejcie się tym piątakiem. Mój kolega nie płaci, on ma gdzie. Ja i zdążył nawet przed barierką. Marta.
Powiedziałeś, że nie mówi po hiszpańsku i się zamknęła. Nie no, dobryś jest. Udanyś, Johnny, udany. Tędy teraz powinien szybciej dojechać. Nie! Gra mi kazała, kurde, gdzieś naokoło jechać. O tym myślę, że ja zawsze tamtędy nie. Raz w życiu też muszę tędy się przejechać. Haha. Tylko nie zabij, seniori, te madame. Obejdzie przez ranę. Albo się jeszcze wystraszy. Nie no, no już takie nie hardkory widziała u mnie. Zabójstwa, strzelaniny, dzikie jazdy po płocie. Jakoś się nie boi. Jednak chyba lubię te szaleństwo. Tu jakaś straż pożarna czy coś. Pusta? Ciekawe, czy są na akcji, czy w ogóle gdzieś. Dobra, ziomu, się tam nie pyspuj, zaraz cię zwolnię i tyle będzie z tego. Tam ktoś krzyczy. Dużo zawijasu. Teraz się naprawdę zastanę, czy na pewno to była szybsza droga. Skąd mam wiedzieć? Nieważne. Zaraz i tak dojedziemy. Ta się uspokoi. Odpocznie. Jak wystraszyłem gościa. Spokojnie. Jasne, auto zostawił otwarte, sobie poszedł. Właśnie wystraszył. Okej. Coś przed chwilą mi się dziwne z kamerką działa, ale nieważne. Jesteśmy prawie na miejscu, senior. Zara będzie. Zara, kurde, tu na ręczny patrz, tak kurde, i jesteśmy, no. Okej, here we are. Aquí? Bueno, gracias, Johnny. Nos vemos pronto. Tak, zapisz, kurde, znowu się mnie pytasz. A ty dalej tu? Za każdym razem, gdy ukończysz misję, Terry Crane będą oni bardziej zapewnieni do boju. Obecność broni, mały pistolet maszynowy. Aha. Ulepszenie broni? O, trochę mi skoczyło, nieźle. Takie te są, dobra. Czyli jednak te umiejętności naszego gangu jednak nie jest takie na darmo, bo w sumie możemy ich korzystać. Nigdy z tego nie korzystałem, teraz korzystałem, jednak się opłaca. Skoro jesteśmy w gangu, to niech pomagają. Elizabeta, co ty znowu ode mnie chcesz? Lobo te dla ciebie. Dobra, ale to później. Moi drodzy, skończymy. Dwie misje, wydaje mi się, że jest ok. Poza tym tak będzie dużo zabawy przez te wyłączanie, przez ten cholerny numer telefonu. Nie, może w późniejszym czasie może on jakoś zacznie działać, nie wiem. Ale jeśli odcinek ci się spodobał, to daj lajka, jeśli jesteś nowy na kanale, to daj suba, by na bieżąco z materiałami oraz żebyś mógł mnie lepiej poznać. A ja już zmykam i do następnego odcinka, hej!